O wypadkach z udziałem rowerzystów słyszymy najczęściej podczas wakacji. Nie ma się czemu dziwić, skoro to właśnie w letnie miesiące wielu z nas wybiera rower. Tylko z tą kulturą jazdy różnie bywa. Jest takie przysłowie, że kierowca, który na co dzień jeździ na rowerze, uszanuje rowerzystę na szosie. Tego samego zdania jest Lech Piasecki, były mistrz świata, który na niejednym wyścigu zjadł zęby, a po zakończeniu kariery promuje jazdę na dwóch kółkach. Moim zdaniem właśnie ktoś, kto jeździ na co dzień na rowerze, jadąc w samochodzie, widząc rowerzystę, tego rowerzystę omija szerszym łukiem, zostawiając te 1,5 metra powiedzmy, przejeżdża wolniej jako takiego rowerzysty, a nie wyprzedza go na powiedzmy centymetry, prawie ocierając się lusterkiem o rękaw czy koszulkę. Sam jeżdżę na rowerze, jeżdżę z taką swoją grupą w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie mieszkam i widzę taką właściwość, jeżeli jedziemy w dużej grupie, jedzie nas 12, 15, 20, a nieraz nawet więcej, samochody nas respektują, zwalniają, wyprzedzają w odpowiedniej odległości. Kiedy jadę sam, jedzie nas dwójka czy trójka, no te samochody bardzo często nas nie szanują, wyprzedzają nas na centymetry i to nie jest bardzo fajne. Bardzo często też zdarza się, że taki samochód wyprzedza nas z bardzo dużą szybkością, bardzo blisko, więc po pierwsze jest to niebezpieczne. Po drugie, musimy pamiętać o tym, kierowca musi pamiętać o tym, że warto takiego rowerzystę czasami ostrzec, prawda? Gdzieś tam delikatny klakson, jeżeli jesteśmy jeszcze daleko, po to, żeby, jeżeli rowerzysta nie czuje, że jedzie za nim samochód, no zostaje ostrzeżony. Oczywiście długi klakson jakiś tam przeraźliwy nie jest fajny, bo ten rowerzysta może się przestraszyć i też kierowca musi pamiętać, że w momencie, kiedy zatrąbi na rowerzystę, a rowerzysta się obejrzy, to zawsze wyjeżdża do środka, jak gdyby pod koła samochodu, więc to jest też taki element, o którym należy pamiętać i ci, którzy jeżdżą na rowerach, którzy mają tego świadomość, no wiedzą o tym. Obyśmy nigdy nie musieli znaleźć się w takiej sytuacji. Wzajemny szacunek na drodze to podstawa do bezpiecznej jazdy. I o tym każdy uczestnik ruchu musi pamiętać.